Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię z finansów zagadnienie wartości bieżącej renty. Na ekranie umieściłam treść przykładowego zadania, które postaram się Wam omówić. Po wstępnej ocenie zdolności kredytowej pewnej firmy bank zgadza się udzielić 10-letniego kredytu inwestycyjnego w systemie rat stałych tygodniowych płatnych z góry. Przedsiębiorca ocenia, że może spłacać co okres maksymalnie po 300 zł, gdy obowiązujące oprocentowanie podobnego kredytu wynosi 6% rocznie. Jakiego rzędu kredytu może zaproponować bank na wskazanych wyżej warunkach? Obowiązuje kapitalizacja tygodniowa. A więc w tym zadaniu będzie chodziło o to, żeby ustalić, jaka jest wartość bieżąca tych wszystkich rent. A mówiąc inaczej, ile wynosi wysokość kredytu, czyli teraz wypłacanych rent, wypłacanych rent, ale wartych teraz, czyli na moment udzielenia kredytu, czyli w momencie bieżącym zerowym. Najważniejsze w treści zadania jest zauważenie, że kapitalizacja ma charakter tygodniowy, a więc stopa procentowa roczna musi zostać dostosowana do tej częstotliwości kapitalizacji, a więc musi zostać zamieniona z kapitalizacji rocznej na tygodniową. Dodatkowo musimy zauważyć, że naszą niewiadomą jest tak zwana wartość bieżąca ze stałych wpłat. Ona ma tutaj dopisek prim. Ona w tym momencie oznacza, że te renty są płatne z góry, czyli na początku każdego tygodnia, z początkiem już pierwszego tygodnia. My zaczynamy spłacać kredyt zaciągnięty w banku. Renta, czyli stała płatność, która będzie dokonywana w banku, wynosi 300 zł. Wiemy, że czas kredytowania wynosi 10 lat, a my musimy ten okres dostosować do kapitalizacji, jaka występuje w tym zadanku, a więc w tym momencie 10 lat musimy przemnożyć razy 52 tygodnie, które występują w każdym z tych tygodni, a więc łącznie mamy 520 tygodni branych pod uwagę. U nas stopa procentowa traktowana rocznie wynosi 6% w skali roku, jak już mówiłam. Zostaje nam ustalenie tylko wzoru odpowiedniego do policzenia bieżącej wartości tych rent, a więc ile i na jaką wysokość może zostać udzielony kredyt przez bank. Musi być to wzór na bieżącą wartość rent, ale płatnych z góry, bo tu w treści zadania jest informacja, że takie właśnie renty będą udzielane. Po prawej stronie musi się znaleźć element, ile wynosi renta, jaka jest stopa procentowa oraz ile wynosi liczba kapitalizacji. Gdy podstawimy wszystko odpowiednio, podniesiemy do potęgi i poprzemnażamy, otrzymamy wynik. Ten wynik to będzie właśnie ta wysokość kredytu, na ile bank może nam go wystawić maksymalnie. Możemy w tym momencie na koniec napisać już tylko kilka słów prostej interpretacji. Moja przykładowa brzmi następująco. Przedsiębiorca powinien oczekiwać, że proponowany kredyt inwestycyjny może być udzielony na kwotę maksymalnie wynoszącą 117 394 zł i 91 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom
dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.